ostatni trening przed rozpoczęciem sezonu 2016-17. Jestem na boisku Rasela Dygowo, ze mną nowy trener, już ponad miesiąc. Równy miesiąc dzisiaj. Dzisiaj równy miesiąc, tak. Pan Maciej Kiszkiel. Kiszkiel. Przepraszam bardzo, mówię tak, że pierwsze takie pytanie, może przedstawi się Pan w ogóle mieszkańcom troszkę o swojej takiej dotychczasowej karierze trenerskiej. Przygodzie. Nazywam się Maciej Kiszkiel, tak jak Pan wcześniej powiedział, pracowałem 7 lat temu z Kotwicą Kołobrzeg, wcześniej z Regą Trzybiatów z seniorami, a ostatnio przez ostatnie 6,5 roku z juniorami w Akademii Piłkarskiej i również w Kotwicy Kołobrzeg wcześniej. I teraz powrót do seniorskiej piłki, do czwartoligowej. Fajne miejsce, fajni zawodnicy, więc można spokojnie pracować. Zasadnicza sprawa, wizja pracy z zespołem. No, pracujemy, ciężka praca, organizacja podstawowych rzeczy, treningu, wszystkich spraw. No i tak, żeby to też była praca, ale też, żeby była przyjemność dla tych chłopców, którzy ciężko pracują, bo wiadomo, że to nie są zawodowi piłkarze, to są chłopcy, którzy robią to dlatego, że to kochają, że lubią to, że przychodzą, chcą reprezentować tą gminę, ten klub. Mają możliwość na poziomie czwartoligowym, fajnie, dużo studentów, dużo ludzi pracujących, także tylko się cieszyć i tutaj pracować, aż przyjemnie jest, bo naprawdę i frekwencja, i tutaj boisko przyzwoite, bardzo fajne, warunki do pracy są niezłe, więc oni chcą się rozwijać, chcą pracować i tutaj chcą zdobywać punkty dla Rasela Dygowo. Bardzo młody zespół. Czy to nie przeszkadza? Mamy proporcje. Prezes, działacz, drugi trener zawyża nam frekwencję, ale nie, na pewno nie zaniża nam poziom grania, także mamy proporcje, wszystko zbudowany zespół jest tak w miarę, że ci chłopcy, którzy są młodzi, jest też proporcja z 3-4 starszych zawodników, także troszkę starszych, no Badaj Zejfer to jest 23 lata, no ale to też nie jest młody chłopak, bo młody chłopak to jest 16-17 lata, nie, tutaj 23-latek czy tam 22, no zobaczymy, no każda kolejka będzie przynosiła odpowiedź na to pytanie, natomiast ja myślę, że będzie jak trzeba, bo to jest grupa ambitnych, fajnych chłopaków, którzy chcą pracować i tutaj nie jest wiek ważny, tylko ważne jest, jak oni pracują, jak oni są zaangażowani, a mecze zweryfikują, jak to będzie wyglądało. Pytanie zasadnicze, jak celujecie nadchodzącym sezonem w miejsce? Ja powiem Panu tak, że każdy mecz, to nie powiem nic nowego, każdy mecz będzie otwierał, będziemy otwierali każdy mecz, patrzyli, jak to wygląda, jak pudełko czekoladek, i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, czy będziemy, w którym kierunku będziemy szli, bo myślimy o pierwszym meczu, myślimy o drugim, patrzymy pod przeciwnika, jak to się potoczy, to będziemy wiedzieli, myślę, że mądrzejsi będziemy gdzieś po 7 kolejce, 6, w co my celujemy, na pewno myślimy o pierwszym meczu, który jest, i później zobaczymy, co dalej, chcemy pracować, chcemy zdobywać punkty i na pewno no, chcemy być tutaj spokojnie sobie grać, a co będzie, to zobaczymy. A propos pierwszego meczu. Pierwszy mecz na własnym boisku, gramy? Z gry w Kamień Pomorski. Niezły przeciwnik, wzmocnił się w przerwie letniej. Widzieliśmy ich mecze, zobaczymy, jak to się potoczy. Jesteśmy przygotowani, natomiast no, co przyniesie boisko, zobaczymy w sobotę. Byliśmy, widzieliśmy, wiemy, na co ich stać. Wiemy, na co nas stać, więc w sobotę o godzinie 19, gdzieś nie wiem, myślę 10, będziemy mądrzejsi, jak nie będzie dogrywki. Żartuję z tą dogrywką, bo nie ma dogrywek. Jasne, czyli czego życzyć trenerowi? Zdrowia tej kadry, która teraz jest, spokoju pracy, tutaj bez jakichś nerwowych rzeczy, bo wiadomo, że to nie jest ten zespół, który był w trzeciej lidze, bo to była kapitalna robota, jak mieli w trzeciej lidze, mieli fajny zespół, awansowali, zawsze ciężko awansować, tutaj chylę czoła przed Piotrem, przed zawodnikami, którzy zrobili ten awans, natomiast to jest zupełnie inny zespół, no to są zupełnie inne rzeczy, to jest dużo amatorów, dużo zawodników, którzy po prostu, bo kochają, to grają, to jest zupełnie inny zespół. Dużo zawodników nowych, którzy nie grali trochę czasu, potrzebują czasu, cierpliwości, natomiast no, będziemy starali się w każdym meczu gryźć trawę, biegać, walczyć, grać w piłkę, zdobywać te 3 punkty, no jak nie 3, to chociaż 1 i tutaj spokojnie, żeby prezentować niezłą piłkę, natomiast jeśli przeniesiemy to wszystko, co pracowaliśmy, to powinno być przyzwoicie i dobrze. W takim razie no, przyłączam się szczególnie do tych życzeń zdrowia, żeby kontuzje nie trapiły, bo to jest najważniejsze, także wszystkiego dobrego. Nawzajem dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na sobotni mecz i wszystkie inne pozostałe.
pomóżcie, przyjdźcie, zobaczcie. Myślę, że będzie niezłe widowisko, także mam nadzieję, że spodoba się i ten młody zespół tutaj z tymi proporcjami będzie zdobywał te punkty, będzie pracował i będzie fajnie się prezentował w tej rundzie jesiennej, wiosennej, później już, ale na razie myślimy o jesiennej, myślimy o tych pierwszych kolejkach, myślimy o tych meczach, które będą. Także zapraszam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.